Dębica była gospodarzem turnieju na zasadach K1. Były to walki mające na celu propagowanie wśród młodzieży i przybliżenie im startów na dużych galach zawodowych. Do Dębicy przyjechali zawodnicy z różnych stron Polski, między innymi z Nowego Sącza, Krakowa, Jasła, Rzeszowa, Katowic, Wrocławia, Kielc, Gorlic, Tarnowa oraz Dębicy, a także ze Słowacji. Wszystkich zawodników oraz publiczność przywitała Marta Pawełko-Tokarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy. Życzyła zawodnikom samych pięknych i bezpiecznych walk. My ze swojej strony pomagamy w organizacji tej imprezy. Mamy tutaj też swój wkład finansowy. Wiadomo, że taką imprezę udźwignąć jednoosobowo jest ciężko. Ale ponieważ moją rolą i rolą MOSIR-u jest zapewnić różne turnieje dla różnych grup sportowych i staram się to dla każdej grupy sportowej zrealizować. Łącznie wystąpiło na ringu około 100 zawodników. Dębice reprezentowało 3 kluby. Thai Gym Dębica, K1 Five Fit Dębica oraz najliczniejsza, bo aż 16-osobowa grupa zawodników z klubu Four Fight Team prowadzona przez Krystiana Blezienia, który był głównym organizatorem turnieju na zasadach K1. Ogólnie jeżdżę z chłopakami po różnych ligach, po różnych miastach, tak? To jest akurat 16 edycja, już mieliśmy przyjemność być na kilku edycjach w Jaśle, w Nowym Sączu, w Czucu, więc pomyśleliśmy, mamy takie duże obiekty, tak? Mamy taką fajną salę, naprawdę dużo zawodników na pewno by do nas przyjechało, więc stąd urodził się ten pomysł. No i kurczę, duża widownia jest, prawda? No, fajnie by było coś takiego zrobić w Dębicy. W organizacji turnieju Krystianowi Blezieniowi pomagał Łukasz Pławecki, pomysłodawca NITU z Euroligi, którego podopieczni również zaprezentowali się podczas turnieju w Dębicy. Okres przygotowawczy to jest minimum 2 miesiące. Zaczyna się od dłuższych biegów, od treningów siłowych, później jest więcej treningów na sali. Końcówka to jest dużo sparingów, cięcie wagi w dół, bo każdy zawodnik musi tam przypilnować swojego limitu wagowego. No i jesteśmy gotowi. Piotr Krajewski z Five Fit Dębica, podopieczny Pawła Fulary, został wybrany najlepszym wojownikiem turnieju i podpisze zawodowy kontrakt. Większą szansę na osiągnięcie sportowego sukcesu, w tym w sportach walki, jest to, żeby treningi zaczynać już od najmłodszych lat. Każdy sport walki, tak, zarówno zapasy, judo, boks, powinny być już rozpoczynane treningi w okresie powiedzmy tych 5, 7, 8, 10 lat. Do momentu, kiedy dochodzi do konfrontacji już na ringu, to ten zawodnik im wcześniej zaczyna, tym jest lepiej przygotowany, tym łatwiej jest przygotować jego organizm do konfrontacji i zabezpieczyć go przed urazami, przed możliwością powiedzmy złapania jakiejś tam kontuzji, która by mogła utrudnić dalszy trening lub wręcz wyeliminować. Podczas imprezy była możliwość pomocy chorej na dysplazję piszczelową kości 2-letniej Różyczki.